Witam Was bardzo serdecznie, drogie siostry, drodzy bracia. Raz jeszcze, może po raz ostatni już, Was przepraszam za mój rehabilitacyjny strój. Wolałbym tak stać jak mój poprzednik elegancko, ale może następnym razem już się uda. Kochani, dzisiaj wiele już padło słów na temat wdzięczności. Myślę, że ten temat będzie się przewijał. I wiecie, kiedy wchodziłem tutaj, mój wzrok padł na kazalnicę, a tutaj był biuletyn. I właśnie, gdzie tak sobie pomyślałem, że my to traktujemy już za taką oczywistość, bo on zawsze jest wtedy, gdy go trzeba. Raz mieliśmy próbkę, nie wiem, parę miesięcy temu, że bratu brakło, tuż się skończył. I pamiętam, jakie to było zamieszanie, jak tylko było troszkę. Moi drodzy, tak patrząc na ten biuletyn, pomyślałem, bądźmy wdzięczni za tą służbę. Nie wiem, czy brat Mirek jest, czy nie, ale dziękujemy Ci i błogosławimy Ciebie za to, że zawsze możemy w niedzielę pierwszą czy ostatnią sięgnąć po informacje. Kochani, to jest dziś taki wyjątkowy dzień, wyjątkowy wieczór, kiedy patrzymy troszkę wstecz na miniony rok, analizujemy, myślimy o tym, co przeżyliśmy, ale też gdzieś próbujemy rozmyślać o tym, co będzie w przyszłości, co ten rok nam przyniesie. Kochani, i myślę, że w tym konwencji będę dziś chciał przynajmniej rozpocząć. Jest takie dyżurne słowo, ja to nazywam słowem sylwestrowym. Chyba większość z Was wie, co mam na myśli z Księgi Samuela. Aż dotąd pomagał nam Pan. Amen. Pamiętam, że ona na Sylwestra zawsze się pojawiało, więc przynajmniej go musiałem zaakcentować. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili się do nieco innego słowa, choć mówiące bardzo podobnie. Chciałbym dzisiaj rozpocząć z Księgi Jozuego, 23 rozdział. Praktycznie prawie cały rozdział chciałbym przeczytać. Ale zanim przeczytamy cały rozdział 23 Księgi Jozuego, to tak wyrywkowo jeden werset, werset 14. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. Czyż nie jest to piękny werset? Moi drodzy, ale Pan Bóg oczekuje nie tylko takiego jakiegoś wspomnienia, że sobie tylko lekko jakoś wspomnimy, co było w zeszłym roku, jak Pan nas przeprowadził. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że żadna z tych obietnic, które Bóg nam dał, nie zawiodła. Niech to wspomnienie coś czyni w naszych sercach. Niech to wspomnienie Bożych obietnic, realizacji Bożych obietnic porusza nasze serca do wdzięczności. Mam nadzieję, że nie ma nikogo, kto powie, ale w moim życiu tak nie jest. Ale w moim życiu jakieś obietnice się nie spełniły. Kochani, jeżeli ktoś taki jest, może z obecnych tutaj, może przez internet słuchających, że on uważa, że jednak w tym roku nie wszystkie obietnice dla niego się spełniły, to powiem w ten sposób. Widocznie źle oczekiwałeś, bo to jest niemożliwe, żeby Bóg zawiódł. Wiecie, było tak, kiedy, wspomnę, dwaj uczniowie szli do Emaus po zmartwychwstaniu i właśnie oni tak myśleli, że coś tu nie gra, że Bóg zawiódł, że nie wszystkie obietnice się sprawdziły, dlatego że przecież on miał być królem, a nie został. W czym był problem? Bo Bóg tak nie powiedział. Bo oni się uchwycili czegoś, czego Bóg nie powiedział. Kochani, jeżeli, nie wiem, w tym roku przeżywałeś jakiś wielki trud, czy chorobę, czy jakiś inny wielki trud. I tak chciałbyś powiedzieć, ale nie wszystkie obietnice się dla mnie
wypełniły. To ja zapytam, a gdzie jest napisane, że Bóg cię musi błogosławić finansowo, że Bóg cię musiał w tym roku uzdrowić? Wiecie, ja raczej czytam, że jeśli pójdziesz przez wody, doświadczeń, problemów, to one cię nie zaleją. Że jeżeli pójdziesz przez ogień, to on cię nie spali. Amen. Także myślę, że możemy powiedzieć wszyscy takie gorące amen na to, że żadna z Bożych obietnic nie zawiodła. Bo on jest wierny. Bo on jest wierny swojemu słowu. Przeczytajmy ten rozdział od wersetu drugiego. Od drugiego wersetu do czwartego, czyli te pierwsze trzy, które przeczytamy, są takim wspomnieniem, są takim spojrzeniem wstecz. Zawołał Jozue całego Izraela, jego starszych, naczelników, sędziów i przełożonych i rzekł do nich: postarzałem się i posunąłem w latach. Wy zaś widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz ze względu na was uczynił. Wszystkim tym narodom, gdyż to Pan Bóg wasz walczył za was. Patrzcie, przydzieliłem wam przez los jako dziedzictwo dla każdego plemienia te narody, które jeszcze pozostały, jak również wszystkie narody, które już wytraciłem od Jordanu aż po Wielkie Morze na zachód słońca. To jest spojrzenie wstecz. Pan Bóg mówi: popatrzcie na miniony czas. To ja walczyłem za was. To było niemożliwe, aby oni pokonali te narody. Bóg mówi: to ja walczyłem za was. To ja dokonałem tych dzieł. A werset piąty, kolejny, jest jakby spojrzeniem w przód. A Pan Bóg wasz sam wypędzi, czas przyszły, sam wypędzi je przed wami i wydziedziczy je, abyście wy objęli w posiadanie ich ziemię, jak wam Pan Bóg wasz przyobiecał. Kochani, oczywiście czytając to, słuchając tego, miejmy na myśli nas samych. Miejmy na myśli nasz miniony rok i także nasz przyszły rok. Można to podsumować w ten sposób. Pan Bóg mówi: błogosławiłem wam w zeszłym roku. Walczyłem za was w zeszłym roku i tak będzie w przyszłym. Ale słuchajcie, od szóstego wersetu jest warunek. Wiecie, że większość obietnic jest uwarunkowanych. My tak najczęściej lubimy zatrzymać się na obietnicy, ale one są uwarunkowane. I ten warunek rozpoczyna się od wersetu szóstego. Starajcie się tylko nader usilnie o to, aby przestrzegać wszystkiego i czynić to, co jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego i nie odstępować od niego ani w prawo, ani w lewo. Abyście się nie pomieszali z tymi narodami, które jeszcze pozostały u was, a imion ich bogów nie wspominali, ani na nich nie przysięgali, nie służyli im i nie oddawali im pokłonów. Tylko do Pana Boga waszego lgnijcie tak, jak czyniliście to do dnia dzisiejszego. Warunek. Warunek, aby tamta obietnica mogła się spełnić. Trwajcie w zakonie, czyli trwajcie w słowie. I to ma prowadzić nas do tego najważniejszego, co dzisiaj chcę zaakcentować. Werset siódmy. Abyście się nie pomieszali z tymi narodami. Abyście się nie pomieszali z tym światem. Dlatego czytam dalej. Dlatego bowiem wypędził Pan przed wami narody wielkie i potężne i nikt nie sprostał wam do dnia dzisiejszego. Jeden mąż spośród was pędzi przed sobą tysiąc, gdyż to Pan Bóg wasz walczy za was, jak wam przyobiecał. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Bo jeśli się odwrócicie i przylgniecie do resztki tych narodów, które pozostały u was, i będziecie zawierać z nimi małżeństwa i pomieszacie się z nimi, a oni z wami, to wiedzcie, że Pan Bóg wasz tych narodów już nie wypędzi przed wami i one staną się dla was pułapką i sidłem, biczem na wasze boki i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Kochani, słyszeliśmy najpierw spojrzenie wstecz. Bóg za nich walczy. Spojrzenie w przód.
Bóg będzie dalej walczył. Bóg dalej będzie z nimi. Warunek, tylko nie pomieszajcie się z tymi narodami. Ale zobaczcie, jeżeli oni nie usłuchają Bożego głosu, to wyraźnie czytamy, obietnica się nie spełni. Obietnica była taka, wypędzę ich wszystkich, ale jeżeli się pomieszacie, to nie wypędzę. A co gorsze, to wy wyginiecie. Te narody staną się dla was sidłem, pułapką, biczem, cierniem, czyli coś, co stopniowo was będzie męczyć, coś stopniowo was będzie wykańczać, aż wyginiecie. I jeszcze dwa wersety, 14 i 15. A oto ja idę dziś drogą całej ziemi. Poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan Bóg wasz. Wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo. A jak wypełniło się wam każde dobre słowo, jakie wypowiedział do was Pan Bóg wasz, tak wypełni Pan nad wami każde złe słowo, czyli każde ostrzeżenie, aż was wygubi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan Bóg wasz. Moi drodzy, to co przeczytałem z takim drobnym komentarzem w trakcie, w zasadzie by wystarczyło już. Pan Bóg był z nami. Pan Bóg był z nami w zeszłym roku. Słyszeliśmy to w modlitwach, to jest oczywiste. Pan Bóg nas ratował, Pan Bóg nas przeprowadzał i chce to dalej czynić. Chce dalej być naszą opoką, chce dalej być naszą skałą, chce dalej być naszą twierdzą w tym roku. Ale dziś Boże ostrzeżenie brzmi, nie pomieszaj się z tym światem, bo wtedy ta obietnica się nie wypełni. Moi drodzy, to co dziś chcę akcentować, to jest początek wersetu 7, abyście się nie pomieszali z tymi narodami. Oddzielenie to jest temat przewijający się od początku Biblii. Wiecie, kiedy Bóg stwarzał świat, oddzielił światłość od ciemności. Oddzielił dzień od nocy. Później oddzielił Abrahama, potem oddzielił cały naród izraelski od pozostałych. Był to szczególny, wyjątkowy naród, oddzielony od wszystkich innych narodów ziemi. A w Nowym Testamencie oddziela Kościół od świata. Czyli nas dzisiaj, od tego świata. Kochani, Jezus bardzo wyraźnie czyni ten podział między swoim ludem, oblubienicą, Kościołem, a światem. W 14 rozdziale Ewangelii Jana Jezus mówi, świat mnie nie zna. Świat mnie oglądać nie będzie. Wy mnie znacie, że jestem w Ojcu. Wy mnie oglądać będziecie. To jest zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica. Świat mnie nie zna. Świat mnie nie poznał. To jest oczywiste. Nie jestem ich Bogiem, nie jestem ich Panem. Nie znają mnie, ale wy mnie znacie. Jestem waszym Ojcem. Dalej, oglądać mnie nie będzie. To jest podwójne, myślę, znaczenie. Nie zobaczy mnie, nie będzie mnie oglądać, kiedy przyjdę po swój Kościół. Wy mnie będziecie oglądać, wy mnie zobaczycie. Ale myślę, że to jest też to znaczenie takie codzienne. Możecie mnie oglądać codziennie w swoich komorach modlitwy. Możecie oglądać moją chwałę, moją obecność, moją pomoc. Świat tego nie zna. Świat tego nie ma. Totalna różnica. Myślę, że zasadnicza. Ale werset 30, 14 rozdziału podsumowuje jakby to wszystko. Czytamy, że nadchodzi bowiem, Jezus mówi te słowa, nadchodzi bowiem władca świata, ale nie ma on nic do mnie. Ten przekład nie oddaje tego tak dokładnie. Biblia Gdańska mówi troszkę lepiej. Ale nie ma on nic we mnie. A Biblia Tysiąclecia, myślę, że jeszcze szczegółowiej, mówi, nadchodzi władca tego świata, ale nie ma on nic swojego we mnie. Nie ma on nic swojego we mnie, tak mówi Jezus. Totalne podzielenie. Jest królestwo ciemności z szatanem jako księciem. Jest Boże, Boże Królestwo i Jezus jako książę. I kochani, i nie ma żadnego zbliżenia. Nie ma żadnych punktów stycznych. Jest całkowita linia podziału. Jezus mówi, nie ma on nic we mnie. I tak samo my powinniśmy żyć.
My właśnie tak powinniśmy żyć, żebyśmy mogli powiedzieć: On nie ma nic we mnie. My jako poszczególne osoby, my jako Kościół. Żadnych układów, żadnych kompromisów, żadnych punktów stycznych, zbieżnych. Kochani, jasne, nie chodzi o to, że mamy się odcinać od ludzi, że mamy odcinać się od relacji z ludźmi tego świata. Absolutnie nie. Jezus daje nam doskonały przykład. Nikt tak jak On nie był tak często wśród ludzi tego świata. I to ludzi marginesu tego świata. Nikt tak jak On nie troszczył się o nich. Nikt tak jak On z nimi właśnie nie przebywał. Dał nam doskonały przykład. Jak blisko był ludzi tego świata. Celników, grzeszników, prostytutek. On z nimi jadał. On z nimi był. I tu nie chodzi o to, że my mamy unikać ludzi tego świata. Nie. My im mamy pomagać. My im mamy głosić. My ich mamy głosić zbawienie. Ale nie możemy nasiąkać tym światem. Ale nie możemy nasiąkać ideologią tego świata. Priorytetami, stylem życia tego świata. Kilka dni temu brat Arek, jak zwiastował, pamiętacie? Mówił: Noe wyróżniał się. Noe się wyróżniał. Każdy mógł zauważyć, że jest zupełnie inny, chociaż żył pośród nich. Niedawno czytaliśmy sobie w domu Księgę Estery i zwróciłem tam na jeden werset szczególną uwagę. To jest moment, kiedy Haman rozmawia z królem o narodzie izraelskim. Jasne, że miał paskudne intencje. Chciał zniszczyć Izraela. Ale zobaczcie, co ten zły człowiek Haman mówi. Mówi tak do króla. Jest jeden lud rozproszony między innymi ludami i, uwaga, i oddzielony od innych ludów, mający inne prawa i zwyczaje. Kochani, ja myślę, że nie zawsze lud izraelski żył tak idealnie, wzorcowo. Ale mimo wszystko wszyscy widzieli, że to jest inny lud, że to jest inny naród, że ma inne prawa, inne zwyczaje, inne priorytety, inaczej żyje. Kochani, czy twoi sąsiedzi, koledzy, koleżanki na uczelni, w pracy, w szkole mogą powiedzieć to o mnie i o tobie? To jest inny człowiek. Żyje jakoś inaczej. W pozytywnym sensie. Dobry człowiek, fajny sąsiad, fajny kolega czy koleżanka, ale jakiś inny. On ma inne cele, on ma inne priorytety, on żyje inaczej. Wiecie, szatanowi się to i wtedy nie podobało, bo Haman robił swoje i dziś również. Ale nie dziwmy się, Jezus to zapowiada, że świat będzie nas nienawidził. I źle jest, jeżeli nas wszyscy miłują. Moi drodzy, chcę to bardzo mocno podkreślić. Są dwa królestwa. W tym duchowym znaczeniu są tylko dwa królestwa. Absolutnie od siebie różne. Absolutnie od siebie oddzielone. Boże Królestwo i Królestwo Szatana. I one są w stanie nieustannej wojny. Nie ma żadnych relacji między jednym królestwem a drugim królestwem. Więcej, Jezus przyszedł na ten świat. Niedawno świętowaliśmy Jego przyjście do Betlejem, ale dalej On przyszedł, aby zniweczyć dzieła diabelskie. On przyszedł, aby zniszczyć królestwo szatana. Moi drodzy, więcej, On to uczynił. Na krzyżu Golgoty On to uczynił. I chcę bardzo mocno to zaznaczyć, że między tymi dwoma królestwami jest ogromna przepaść. Linia podziału zdecydowana. Dlatego tak to podkreślam, bo w kontekście tego, co mówię, bardzo dziwnie brzmi polecenie z pierwszego listu Jana. Otwórzmy albo zobaczymy na ścianie, albo słuchajcie. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 15 werset. Oto Jan z natchnienia Ducha Świętego pisze takie słowa. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Jak to? Jak to możliwe? Tak dwa odrębne światy. Jeżeli Jezus jakby nie ma nic wspólnego z tamtym światem, to my, Jego uczniowie,
Jego oblubienica, mamy takie ostrzeżenie: nie miłujcie świata. Czy to jest możliwe? A jednak tak. A jednak tak. Będę o tym więcej mówił za moment. Zobaczcie, to poselstwo, nie miłujcie świata, nie jest skierowane do jakiegoś odstępczego kościoła. Nie jest skierowane do kogoś, kto żyje tak bardzo letnim życiem. Werset powyżej, 14. Napisałem wam, czytam to dlatego, żebyśmy zobaczyli adresatów. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Napisałem wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Napisałem wam młodzieńcy, gdyż jesteście mocni i Słowo Boże mieszka w was i zwyciężyliście złego. Przecież wzorcowo opisani ludzie znają Ojca. Są mocni, mają Słowo, ale ich dotyczy to poselstwo. Ale ich dotyczy to ostrzeżenie. Uważajcie, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Inaczej mówiąc, nie łączcie się z tym światem. A jeszcze inaczej to jest to, co czytaliśmy w Księdze Jozłego, abyście się z nimi nie pomieszali. Co to jest miłość do świata? Wiecie, Rzymian 12:2 mówi podobne słowo. Nie upodobniajcie się do tego świata. Ideą, myślą Bożą jest jedno. Bożą zasadą jest jedno. Linia podziału. Konkretna. Zdecydowana linia podziału między Kościołem a światem. A upodobnianie się to jest zacieranie tej linii. To jest zacieranie tych różnic. Upodobnianie się to jest coraz bardziej stawać się podobnym do tego świata. Najczęściej dla własnego wygodnictwa, dla własnego komfortu. Wiecie, kiedy kiedyś, może pokolenie, a może dwa pokolenia wstecz, mówiło się, czy myślało o oddzieleniu, to bardziej mówiło się o tym, o tych sprawach może zewnętrznych. Bo wtedy to może wystarczało na tym etapie. Żeby nie palić, nie pić, nie chodzić na imprezy. Dzisiaj się czasy pozmieniały. Wiecie, dzisiaj myślę, że to bardziej dotyczy naszego serca. Myślę, że bo bardziej sięga głębiej miłość do świata. Wiecie, miłość do świata to jest wszystko to, co sprawia, że Jezus jest na boku. To wszystko to, co angażuje nasze serce tak, że Jezus stoi z boku. Wiecie, to jest wszystko to, co sprawia, że szukam mojego dowartościowania, mojego zaspokojenia, mojego pokoju bardziej w opinii ludzi, w opinii świata, w opinii tego, co niesie trend tego świata, niż w Bożym Słowie, niż tego, co Bóg myśli na mój temat. Czym jest miłość do świata? Kochani, pozwólcie na taką bardzo prostą, moją prywatną definicję. Miłość do świata to jest wszystko to, co odciąga cię od Niego. Albo jeszcze inaczej, że miłość do świata to jest wszystko to, co zaciera różnice między tobą a światem. Kochani, to słowo od dość dawna gdzieś jest w moim sercu. Kiedy myślałem o usłudze sylwestrowej, nie mogłem uciec od tego tematu. Ale powiem szczerze, nie bardzo chciałem. Dlatego, że to słowo jest takie dosyć mocne, takie konfrontujące. Ja chciałem mówić gdzieś coś bardziej na zachętę. Cały rok przed nami, nie wiemy, co nas spotka. Bardziej chciałem mówić słowo zachęty. Ale jakoś nie umiałem. I tak cały czas oczekiwałem, że Bóg da mi jakieś potwierdzenie, że to jest to. Nie otrzymałem. Aż do dzisiaj. Wiecie, otwarłem dzisiaj do południa, otwarłem komputer, odebrałem pocztę. Tam codziennie znajduję drobny artykuł Dawida Wilkersona czy z jego archiwum. I pozwólcie, że fragment tego artykułu przeczytam. On jest zatytułowany Nie z tego świata. Ten artykuł dokładnie mówi o tym, co ja dzisiaj. Nie czytam go całego, ale fragment. Że ze świata nie jesteście, dlatego wasz świat nienawidzi. Cytat z Jana. Chrystus mówi tu, świat was nienawidzi, ponieważ ja wywołałem was z tego stanu.
To znaczy, że wyrwałem was z ich towarzystwa, ale nie odwołałem was, posłałem was, byście ich wzywali do zbawienia. Ten protestancki duch antychrysta działa, by zapobiec temu oddzieleniu chrześcijan od świata. To umożliwia wierzącym pozostawanie w świecie i jeszcze uważanie siebie za chrześcijan. Może pytasz, co dokładnie Jezus miał na myśli, kiedy mówi świat? Mówi nie tylko o bezbożnych pożądliwościach, przyjemnościach, pornografii, cudzołóstwie. Nie, ten świat, o którym mówi Chrystus, to nie tylko jest lista grzesznych praktyk. To tylko jest ich część. Ten świat, o którym mówi Jezus, to odmawianie poddania się Jego panowaniu. Krótko mówiąc, świeckość to każda próba łączenia Chrystusa z naszą samowolą. Miłość do świata to jest wszystko to, co zaciera różnicę między nami a tym światem. Takie przykładowe pytania, powtórzę, które czasem słyszę, być może wy też. Czy mogę iść na dyskotekę? Czy mogę iść z kolegami na piwo? I wiele, wiele innych tego typu. Wiecie, nie odpowiem wprost, ale powiem wam, że te pytania to tak naprawdę jest inne. One mają wspólny mianownik. A ten wspólny mianownik jest taki. Jak daleko się mogę posunąć? Jak daleko się mogę posunąć, aby korzystać z tego świata, ile się da? Aby korzystać z jego przyjemności, a zbawienia nie stracić. Ale tak się nie da. Ale tak się nie da, bo nie można dwom panom służyć. Biblia mówi, nie można dwom panom służyć. Albo jednego będziesz miłował, a drugiego będziesz miał w nienawiści. Zresztą to słowo, które wcześniej przeczytałem z listu Jana, mówiło, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Wiecie, jeśli choć trochę miłujemy świat, Biblia to mówi, nie ja. Biblia to mówi, nie ma w nas miłości Ojca. Nie można łączyć tych dwóch światów w naszym życiu. Kiedyś w Starym Testamencie jest taki piękny obraz. Kiedyś Filistyni, jak walczyli z Izraelem, zdobyli skrzynię przymierza. Skrzynia przymierza, wiadomo, to była Boża obecność. Choć był to przedmiot, ale to była Boża obecność w tej skrzyni. I kiedy ją zdobyli, wiedzieli oni, że to jest Bóg Izraela, że to jest symbol Boga i dali ją w zaszczytne miejsce, najbardziej zaszczytne, jakie mogli znaleźć, czyli do świątyni. Problem w tym, że nie mieli świątyni dla Boga, mieli świątynię tylko dla swojego bóstwa, dla Dagona. I stwierdzili, że mogą być razem. Ale okazało się, że nie. Prawda? Nastąpiła konfrontacja. I kto wyciężył? Bóg. Dagon się przewrócił. A kiedy oni przyszli następnego dnia, zobaczyli, że Dagon się przewrócił, jeszcze nie skumali, o co chodzi. Może przeciąg, może coś się stało. Przytwierdzili, może mocniej, postawili i było to samo, tylko jeszcze bardziej. Znów konfrontacja. Te bóstwa nie mogły być razem. Bóg Święty nie mógł być razem z Bogiem tego świata. A tak naprawdę to choć były tylko przedmioty, choć to był tylko posąg i tylko skrzynia, to tak naprawdę to była Boża obecność i obecność demoniczna. I nie mogło to być razem. I nie może to być razem w naszym życiu. Moi drodzy, ale zwycięstwo jest zawsze po stronie Jezusa. Szatan jest pokonany i nie warto z nim się spoufalać. Może na marginesie słówko, może dla tych, którzy jeszcze nie są nawróceni, którzy jeszcze nie przyjęli Jezusa jako swojego Pana. Może jesteś na tym miejscu, a może ktoś ze słuchających przez internet. Bardzo króciutkie zdanie. Świat niebawem zginie. Wraz ze swoim księciem, szatanem. Nie warto być po jego stronie i zginąć razem z nim. Wiecie, apostoł Piotr w pierwszym swoim kazaniu po pięćdziesiątnicy woła w ten sposób. Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego.
Wiecie, tak jakby on miał świadomość, że to nie jest realne, choć bardzo pożądane, aby nawrócili się wszyscy. Ale on mówi, ratuj się ty spośród tego pokolenia. To pokolenie może zginie, ale ty się ratuj. I tak samo ja chcę zaapelować. Może to pokolenie, wiadomo, w całości, choć chcielibyśmy, się nie nawróci. Ale ty się możesz nawrócić. Ale ty możesz, bo masz szansę, bo słyszysz to poselstwo. Czy słuchający tutaj, czy później przez internet. Oczywiście poprzez opamiętanie, pokutę, spotkanie z Panem. I dalej możesz, mówię do wszystkich, łącznie z nami, z Kościołem. Wiecie, kochani, szatan ma tylko jedną rzecz w ofercie. Nie myślcie, że on ma wiele spraw w ofercie. On ma jedną rzecz. A tą rzeczą jest śmierć. Tyle, że mają świetnie zapakowaną. On jest mistrzem marketingu. Sprzedaje to na wiele, wiele różnych sposobów, kolorów, zapaków, smaków, jakkolwiek. Ale i tak okaże się w końcu, że to była pigułka śmierci. Pamiętamy, co mówił Jozue? Sam Pan pójdzie przed wami, będzie walczył za was. Ale nie mieszajcie się z tymi narodami, bo staną się dla was pułapką i sidłem i biczem, aż wyginiecie. Jezus, kiedy chodził po tej ziemi, on dał pewien wzór. On dał pewien schemat, pewien wzór do naśladowania. Tak jak on to widzi, jak on to zaplanował. I mówi do Samarytanki tak, kto napije się tej wody, którą ja mu dam, tu jest mowa o zbawieniu, kto mnie przyjmie jako swojego Pana i Zbawiciela, więc jeszcze raz, kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Dodam dla jasności, nie będzie pragnął na wieki już żadnej innej wody. Nie będzie pragnął już żadnego innego źródła. Jezus jakby mówi, zbawiłem cię, uratowałem cię, powołałem cię, jesteś mój, ja cię kocham, zapłaciłem za ciebie najwyższą cenę i pragnę i chcę, abyś pił tylko z mojego źródła. Abyś pił tylko tą wodę z mojego źródła. Abyś nie pragnął innej na wieki. Inaczej mówiąc, nie miłuj żadnego innego źródła. Nie miłuj tego świata i rzeczy na tym świecie. Kochani, my codziennie dokonujemy prostych wyborów. Czym się karmimy? Wartościami jakiego królestwa się karmimy? Powiem wam przykład z mojego życia. To już dotyczy, chciałem powiedzieć, zamierzchłej przeszłości, ale może bym przesadził. Ale wiele lat temu ja pracowałem w takim miejscu, gdzie sam pracowałem na stanowisku w całym pomieszczeniu. Mówiłem już to może kiedyś, ale może w innym kontekście. I u mnie tam, w tym miejscu pracy zawsze grało radio. Co w tym złego? Normalne. Problem tylko w tym, że ja nasączałem się tym, co tam było przekazywane. I nasączałem się, i nasączałem. Pewnie nieświadomie. Wiecie, ja dopiero później się zorientowałem, że moje priorytety, moje nastawienie, moje poglądy, coś zaczęły się zmieniać. Moje poglądy stawały się coraz bardziej liberalne, a to zwłaszcza w kwestiach obyczajowo-moralnych. Wiecie, kiedy słyszałem jakieś dyskusje, czy to w radiu, czy z kimś na żywo, dotyczące tych spraw, to aż mnie denerwowało to, że Kościół ma takie konserwatywne stanowisko. Straszne, nie? Dopiero później się złapałem na tym, że ja zbyt długo siedziałem przy niewłaściwym źródle. I wiecie, co słuchałem, czym nasiąkałem, tak zacząłem funkcjonować. Musiałem z tego głęboko pokutować. Ale tak to działa. Jakimi wartościami się nasycam, takim potem będę. Zbyt długo siedziałem u niewłaściwego źródła. Jeremiasz 2,13. Gdyż mój lud popełnił dwojakie zło,
Mnie źródło wód żywych opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które wody zatrzymać nie mogą. Mój lud, nie poganie, mój lud popełnił dwojakie zło. Mnie źródło wód żywych, mnie tą wodę żywą opuścili i siedzą przy niewłaściwym źródle. Kochany przyjacielu, droga siostro, drogie bracie, przy jakim źródle Cię Jezus widzi? Czy jesteś u Jego źródła i tylko u Jego źródła? Czy też czerpiemy z niewłaściwego źródła? Kochani, to czym się karmię, takim będę. Natrafiłem niedawno na bardzo ciekawe słowo z księgi Habakuka, które brzmi tak. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą. Pij więc i ty i zataczaj się i będziesz syty hańby zamiast chwały. Ja myślę, kochani, że sycić się chwałą to jest po prostu być w Bożej obecności. Sycić się chwałą to być z Bogiem. To żyć z Bogiem, nie tylko na tym miejscu, nie tylko nawet w naszym czasie, kiedy jesteśmy sam na sam z Panem w naszych komorach modlitwy, ale cały dzień, kiedy po prostu z Nim żyjemy, kiedy po prostu funkcjonujemy z Nim razem, w Jego obecności. Sycić się chwałą, to jest być non-stop z Nim. To jest możliwe. Czasem w pracy, w obowiązkach, nasz duch jest złączony z Nim. Sycić się chwałą to przebywać z naszym Panem. A sycić się hańbą to pić z niewłaściwego źródła. To siedzieć przy niewłaściwym źródle. Widzicie, to jest niesamowite słowo. Habakuk mówi do Bożego ludu. Nasyciłeś się więcej hańbą niż chwałą. Kochani, nie myślcie, że ja występuję przeciw czemuś, że ja coś krytykuję. Nie. Ja nie krytykuję ani radia, ani telewizji, ani internetu, ani Facebooka. Bo wszystko to można używać dobrze. Ale można źle. Ale może to stać się sidłem. Ale może to stać się narzędziem do tego, że nasycimy się hańbą, a nie chwałą. Na Facebooku są różne dobre rzeczy, ale różne złe. To od nas zależy. Więc nie krytykując nic, kochani, pilnujmy, czym się karmimy. Pilnujmy, czym się nasycamy. Aby nie było tak, że się nasycimy więcej hańbą niż chwałą. Ciekawe jest to dalej, to słowo. Pij więc i zataczaj się. Czy to jest wezwanie do tego, żeby tak czynić? Nie. To bardziej jest takie potrząśnięcie nami. Abyśmy zobaczyli, jakie są konsekwencje. A konsekwencje są proste. Będziesz syty hańby, a nie chwały. Chciałem, ktoś może powiedzieć, ale bez przesady, spokojnie. Tyle lat, tak żyję na granicy i trochę Boga, trochę świata. Nic się nie dzieje. Nie musi się dziać. Oto Pan Bóg mówi w Psalmie 50. Czyniłeś to, a ja milczałem. Wiecie, to nie jest tak, że Bóg musi zaraz posłać grom, żeby coś z nami zrobić. Mamy wolną wolę, mamy wolny wybór. Możemy żyć tak, jak chcemy. Ale Pan Bóg mówi jasno o konsekwencjach. O tym, co wybieramy. Wiecie, kiedy Adam z Ewą w raju byli, kiedy Ewa sięgała po owoc, Pan Bóg nic nie zrobił. Pan Bóg nie posłał gromu. Nie sprawił, że się potknęła o korzeń jakiś. Nic takiego. Kiedy Adam odbierał z jej rąk ten owoc, aby go spożyć, również nic. Kiedy się rozpoczął problem? Kiedy zaczął się trząść ze strachu? Kiedy Pan przyszedł do ogrodu. I wtedy było za późno, oczywiście. I może być tak, że dopiero kiedy Pan przyjdzie, może być problem. Kochani, co wybieramy? Czy miłość do Jezusa i tylko do Niego? Czy też chcemy próbować to jakoś łączyć? Trochę świata, trochę Boga. Pamiętajmy, kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca.
Niedawno na modlitwie piątkowej mnie nie było ze względu na złamaną rękę, ale bracia powtarzali mi o tym, co się działo, przynajmniej o niektórych sprawach. Kiedy mieli taką modlitwę o każdego indywidualnie, kiedy Bóg mówił praktycznie jakieś słowo prorocze do każdego z nich, było jedno widzenie do jednego brata. I ja myślę, że to było indywidualnie dla niego. I on sam najlepiej wie i zrozumiał i odebrał, co Bóg mu chciał powiedzieć. Ale myślę, że dla nas wszystkich może ono też być ważnym obrazem. Oto jeden z braci widział turystę, który idzie w góry. Idzie po jakimś stoku, z tego co pamiętam, z przekazu. Jest tak dobrze wyposażony. Porządne buty, porządne kijki, co tam jeszcze jest, jakiś czekan czy coś. I taki solidny plecak zapakowany. Na tym plecaku tam jeszcze doczepione pewne sprawy. I tak widać, że taki silny, energicznie, do przodu. Ale nagle staje przed miejscem, które jest bardzo ciasne. Przed jakąś szczeliną, przez którą musi przejść. I nie ma szans. Tak nie przejdzie. I wtedy Bóg powiedział temu bratu, który miał to widzenie, do kogoś z braci, właśnie to, musisz zostawić wszystko. Musisz zostawić wszystko, żeby przejść, żeby Bogu służyć na 100%. Wiecie, nie wiem, jak bardzo jesteśmy oklejeni tymi rzeczami tego świata i chcemy iść dalej za Bogiem tak naprawdę, to musimy zostawić wszystko i iść za Nim na 100%. Księga Jozuego 23, 11. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować waszego Boga. Kochani, zanim to skomentuję, popatrzcie na tą szklankę. Ona mniej więcej do połowy jest wypełniona wodą. A w drugiej połowie jest co? Słucham. Nie mówcie mi, że nic. Powietrze, oczywiście. Kochani, wyobraźcie sobie, że ta woda symbolizuje Bożą miłość. Miłość do Boga. Że ta woda symbolizuje naszą miłość do Boga. A to powietrze tej drugiej części, miłość do świata. Powiedzcie mi, jak najprościej pozbyć się powietrza stąd? Wlać wody, prawda? To takie proste. I dokładnie to mam na myśli. Aby pozbyć się miłości świata, to napełnimy się Bożą miłością. Ona wypchnie to powietrze stąd. Pilnujcie się usilnie ze względu na wasze życie, aby miłować Pana Boga waszego. Kochani, powoli kończąc. Pan Bóg dzisiaj zadaje każdemu z nas pytanie. I niestety nikt nie może uciec od tego pytania. I to pytanie mniej więcej brzmi, co wybieramy? Czy próbę łączenia świata z Bogiem, czy życie z Bogiem na 100%? Za chwilkę wchodzimy w nowy rok. Czy chcę w ten nowy rok wejść wciąż rozdarty między Boga i świat? I nadal gdzieś zgadzać się na jakieś kompromisy. Czy nadal chcę w swoim życiu tolerować jakieś kompromisy, czy nawet grzech. Czy nawet wszystkie te rzeczy, o których wcześniej wspominałem. Nie chcę mówić kolejnych jakichś przykładów. Czy też chcemy iść z Bogiem na 100%. Kochani, Bóg nie wybiera żadnej presji. Bóg tylko mówi, że możemy być bardziej nasyceni hańbą albo bardziej nasyceni chwałą. Kochani, jeśli chcemy zerwać wszystko, co nas łączy z tym światem, jeżeli chcemy zerwać wszystko, co gdzieś nas wiąże z tym światem, a myślę, że tak chcemy, to chcę was o coś prosić. Nie róbmy tego, to jak się to robi w Sylwestra. Na zasadzie postanowienia sylwestrowego czy noworocznego. O tak, od może 2 stycznia się tym zajmę. A może lepiej od 6, bo jest święto. Kochani, nie tak ucieka się ze świata.
Wiecie, jak się ucieka ze świata? Jak z tonącego okrętu. Jak Lot uciekał z Sodomy, nie jak jego żona. Tak się ucieka ze świata. Izajasza, to jest ostatnie miejsce. Izajasza 52:11. Czytamy. Precz, precz. Wyjdźcie stamtąd. Nieczystego nie dotykajcie. Wyjdź spośród niego. Oczyście się. Wy, którzy nosicie naczynia pańskie. To jest do Bożego ludu. Którzy nosicie naczynia pańskie. Zdecydowanie, szybko. Precz, precz. Wychodźcie stamtąd. Nieczystego nie dotykajcie.